Siema, siema, jestem prawie Gplay, a to jest kolejny odcinek na serii Working Progress i właściwie mam nadzieję, że to jest odcinek ostatni, w którym wam powiem co nieco na temat mapy, co się aktualnie dzieje, bo trochę nie było jakby informacji ode mnie, znaczy były cały czas na streamach, ale nie każdy ma czas po prostu wchodzić i tak dalej, dlatego postanowiłem, że nagram po prostu dla was film, w sumie Working Progress, bo mapa tak naprawdę jest już skończona. Pytanie od razu idzie od was do mnie, czy będzie na konsolę? Mówię od początku, że wszystkie mapy, które robię, staram się wydawać na konsolę, więc tak, również mapa będzie na konsolę. Co się aktualnie dzieje z Kolonią, dlaczego jeszcze jej nie ma i w ogóle, przecież obiecałem i tak dalej, nie? No więc tak, jakby żadnej daty nigdy wam nie podawałem tak naprawdę, bo sam po prostu nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać. Aktualnie po raz piąty zostały mi odesłane budynki i już wam mówię, które. Jak wiecie doskonale, ten domek sobie wyszedł już na modhubie. Jest elegancko sobie wyszedł i spoko razem z tamtym jako update, więc też jest do porania dla was, a nie? Natomiast jeżeli chodzi o ten garaż, tę oborę oraz silos, ten tutaj i to wiatę, niestety musimy jeszcze trochę poczekać. Dlaczego? Okazuje się, że dlaczego musimy poczekać? Dlaczego nie wydam wam już tej mapy, nie? Dlatego, że najpierw chcę, żeby zostały wydane budynki, po to, żebyście te budynki mogli sobie umieścić na innych mapach, a nie tylko na kolonii. No i te budynki, ta paczka dwóch obiektów, czy ta paczka jedna i druga, czyli domków oraz tej obory plus tamtych garaży, będzie wymagana, żeby mapę po prostu odpalić, tak? Po prostu. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebieskie. Oczepiłeś mi kable? Nie. Ty kable, nie no, nie mogę. No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko Demrayu to masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu frikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę i nawet Nintendo. I teraz słuchaj gościu, Eneba współpracuje z TrustLink, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą TrustLink, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z TrustLink nie musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Na całe szczęście na modhubie jest to bardzo fajna opcja. Po prostu wam wchodzicie na mapę i mówi wam, wyskakuje wam komunikat, że nie możecie wejść teraz na mapę, ponieważ potrzebujecie jakieś tam paczki obiektów. Czy chcesz ją pobrać teraz? Klikacie OK i wam się od razu pobiera. Pobiera wam się paczka i normalnie potem wchodzicie na save'a. Nie ma nic w tym trudnego, automatycznie właściwie to się dzieje, więc bardzo wygodne. No, i robię też to dlatego, że po prostu sam jak będę chciał coś zmienić w tych budynkach, coś tam dodać, coś, jakieś teksturki pozmieniać, to nie muszę robić update'u mapy, który teoretycznie mam nadzieję, że nie będzie wymagany, chociaż też zobaczymy, ale mam nadzieję, że raczej nie, tylko po prostu zrobię update budynku i pobieracie update budynku i tyle, i macie wszystko w porządku jakby, nie? Wszystko powinno wam normalnie trybić. No, także dopóki nie wydam budynków, to nie będzie mapa wysłana na modhuba i też na konsolę oczywiście. Więc co się aktualnie dzieje z budynkami? Wszystko jest poprawione ogólnie, jeżeli chodzi o budynki, oprócz jednej rzeczy. Otóż, jeżeli sobie, pozwólcie sobie, jak teraz kupię tutaj, okej, okay, kupię sobie ten obiekt, spoko. Znaczy ten teren. Więc tak, tu oczywiście mamy krówki nasze, tak? Nasze zwierzątka, które sobie będą spacerowały, właściwie już spacerują, jeżeli tylko mam trochę kasy jeszcze. Nie wiem, dodam sobie może dodam sobie trochę kasy, żeby mi nie brakowało jakby co. I kupimy sobie tam maksymalnie 30 sztuk, tak? Okej, okay. Ktoś powie, że za dużo tych krówek tu jest, może i tak. Aczkolwiek zawsze będziecie grać realistycznie, że kupicie 10 i tak dalej, nie? Mniejsza o to, to już wam pokazywałem, nie? O co chodzi? No Giant się właśnie o to przyczepił, co tu się dzieje. Czyli, że po prostu krówki się tam sobie wchodzą w ścianę, gdzieś tam trochę wystaje na przykład im dupa za ten płotek. I tylko problem jest jeden płotek, znaczy jeden problem. Według mnie ta obora i tak jest duża. Jest ona strasznie, strasznie duża i tak naprawdę nie mam za bardzo jak jej jeszcze powiększyć, a tak się okazuje, że chyba trzeba będzie. No bo Giants mają problem o to, że te właśnie krówki sobie stąd wychodzą. Tylko, że nie mogę zmniejszyć jakby tego obszaru, po którym one chodzą, bo po prostu program tego nie generuje. Jest zbyt mały ten obszar, co nie? Dlatego aktualnie z tym walczę, nie? Nie wiem, jak to będzie rozwiązane, czy to ostatecznie się uda, czy nie uda. W każdym razie już 3 razy odesłali mi ten sam błąd właśnie z Navigation Mesh, czyli z tymi krówkami. No i problem jest taki, że nie potrafię tego
naprawić, właściwie nie da się tego naprawić. Już robiłem wszystko, co się dało, nie? Przesuwałem tutaj te barierki troszeczkę, jeszcze bardziej. Już widzicie, już się bardziej chyba nie da przesunąć niż są, nie? Już są naprawdę tak bardzo bliziutko tego wjazdu. Nawet myślałem może też na takim czymś, żeby to zwężyć jakby i zrobić takie pod skosem delikatnie, nie? Żeby jeszcze bardziej to pasowało. No ale kurczę, po prostu nie wiem co z tym zrobić, nie? Więc aktualnie z tym walczę. A cała reszta jest jakby spoko, nie? Oczywiście zaraz się pojawią komentarze typu, że no, budynki spoko, ale mogłeś dać tam jakiś spekular, tak na przykład mam budynek od Leo. No widzicie, nie? No jednak to jest pierwsza klasa budynek, jest zrobiony bardzo dobrze, z paralaksem, ze spekularem, no jest po prostu to bardzo fajnie ze smakiem zrobione, nie? Moje budynki niestety takiego czegoś nie mają, jak widzicie. Są one zrobione troszkę... Przepraszam. W prostszy sposób, ale jakby spekular już jestem na zasadzie, na etapie ogarniania, więc wiem co i jak, tylko trzeba trochę się tam myślę ręcznie tego malowania przeuczyć. A śnieg na dachach w końcu ogarnąłem, więc jakby udało się zrobić, wszystko działa, więc pewnie tam w kolejnych moich projektach już to będzie robione, bo nie chce mi się znowu tych budynków poprawiać. Co do kolonii w ogóle, miał być projekt na miesiąc roboty, taki był zamysł. Przerzucić ją tylko, ustawić jakieś triggery, porobić nowy ruch uliczny i tyle, nie? Bez żadnych problemów. A okazało się, że co? No, że po prostu, że jak zwykle, to tak, a to poprawiamy budynki, a to robimy coś tam jeszcze, dodajemy jakieś tam kolejne elementy, typu, nie wiem, ten targ tutaj, albo zmieniamy też te budynki, czy dodajemy trochę ten pegierek, zmieniamy i, no, wiecie, wszystko się właściwie pozmieniało, tak samo jak, nie wiem, tutaj ten garażyk, nie? Też się zmienił. Więc co by nie było, tak naprawdę nadeszło tyle zmian, że po prostu strasznie to się wydłużyło w czasie, co nie? Strasznie. Nie ukrywam też, że miałem takich jak zwykle w mapach kryzys twórczy, mi się po prostu nie chciało siedzieć i robiłem trochę coś na siłę. Teraz, kiedy mapa jest właściwie skończona, chcę wam już wydać ją nawet i dzisiaj, ale no musimy się tam odhubie jednak, co nie? Żeby na konsolę poszło. Także nie wiem, no, latam trochę bez celu po tej mapie, ale wam pokazuję to, co się dzieje mniej więcej. Miałby też też te krówki chodzące, ale jednak nie będzie, jest po prostu taka zagroda i tyle. Mówiliście, wywal te krowy statyczne, więc wywaliłem, nie? Tak samo tu. Mogłem po prostu dać krowy statyczne i by nie było żadnego problemu, co nie? Ale pisaliście mi, że krowy statyczne są farmik 11 i weź się w końcu Riot za jakiś progres, bo gadasz o progresie, a nic się nie dzieje z tym progresem, nie? No, także zrobimy te krówki. Polska nie gotowa. Sorry, jakby tu może było... O, pociąg przejeżdża. Jakby tu może było jakieś pastwisko, jeszcze jako tako. Tutaj niestety tej opcji nie ma. Więc no nie poradzę. Dobra, właściwie to tylko tyle, bo chciałem nagrać dla was taki krótki film informacyjny odnośnie tego, co z tą kolonią. Kiedy wydanko może i tak dalej. Właśnie, propos premiery, daty wydania. Nie znam jej, po prostu jej nie znam, bo nie wiem kiedy Giants jakby przepuści mi te budynki, nie? Oczywiście budynki to jest jedno, a jeszcze druga sprawa to jest mapa, na której też pewnie trochę błędu się znajdzie. Mapa jest wyczyszczona co do ostatniej linii, jak chodzi o błędy. Nie ma tam absolutnie nic, jest wszystko poprawione i jest normalnie czyściutko w logu, aż chce się grać. Ale problem jest taki, że póki nie widzę budynki, nie mogę wysłać wam mapy po prostu, nie? Bo jeżeli Giantsi będą chcieli testować mapę, to wyskoczy mi komunikat ten, który wyskoczy wam, czyli wymagane są obiekty do pobrania. No i nie pobiorą tych obiektów, bo ich nie ma na Mothubie, no chyba logiczne. Nie wiem, czy mogą tam z swoich serwerów brać jakby te budynki, czy nie, ale zobaczymy, nie? Też można pisać, weź po prostu te budynki w pierdziel w mapę i tyle, nie? No niestety nie do końca, bo dalej się o to wszczepią po prostu przy testowaniu mapy. Więc tak naprawdę i tak tego błędu nie obejdzie za bardzo, nie? No, także cóż. Słuchajcie, to będzie chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Dzięki wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że czekacie na mapę i że niedługo będzie. Chciałem ją wydać ogólnie na listopad, ale teraz tak naprawdę nie wiem, czy się w ogóle do świąt wyrobię, nie? Z drugiej strony, jest to tylko, wiecie, nie jestem w żadnym jakby kontrakcie z Giantsami, nie mam jakichś sztywnych terminów i nie po co mnie na mnie wybieracie presję, że dawaj tę mapę, bo pamiętacie, że też jestem jakby
jakąś tam, wiecie, też osobą prywatną, która te mody tworzy, te mapy tworzy. Po prostu tak z takiej zajawki, nie? A nie dlatego, żeby tam jakoś maksymalizować finanse z tego i w ogóle. Bo jakby tak było, to no, produkcja byłaby o wiele większa niż tylko dwie mapy w roku. I po prostu jakby to byłoby trochę inaczej. Dlatego pamiętajcie, jestem dalej graczem, dalej mam jakby swoje życie prywatne, plus jeszcze robienie mapek, które robię sobie hobbystycznie. No i wiecie, też czasami się to po prostu przejada, nie? Jak macie tyle tego do roboty, presja ludzi też tam to nachodzi. No i koniec końców jakby gdzieś tam to tak przychodzi taki moment, gdzie sobie myślisz, kurde, też ja to robię sobie tylko for fun, a ludzie no stop, dawaj, nie? Bo my chcemy już grać. Mapek jeszcze, mapek jest sporo jak na razie. Znaczy może nie jest sporo, ale są mapy dobre po prostu, więc nie jest na czym grać, nie? A kolonia, to się nie martwcie, nie? Mam nadzieję, że do świąt się udają wydać, ale których, to nie wiem. Dobra, dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków. Pamiętajcie, będzie na konsolę, mówcie wszystkim w komentarzach, że będzie na konsolę, bo te dzieciaki to masakra z nimi jakaś, nie? Dobra, dzięki za uwagę, do kolejnych filmów, trzymajcie się, no i cześć, pozdrawiam.